Ringo, starcie pierwsze. Zakończyła się pierwsza runda pojedynku w kategorii wagowej do 52 kg pomiędzy Kamilem Kubareniczem, Hetman Białystok, Karolem Czerwony oraz Danielem Szabowickim, Legia Warszawa, narożnik niebieski. Narożniku niebieskim widzimy zawodnikowi z Warszawy sekunduje Henryk Petryk, brązowy medalista olimpijski z Seulu 1988. Narożniku czerwonym Andrzej Kliniczek oraz Stanisław Wąsowski. Thank you.
Zakończyła się druga runda pojedynku pomiędzy Kamilem Kukalewiczem, Hetman Białystok oraz Danielem Szabowlickim, Legia Warszawa. Do kolejnego pojedynku kategorii wagowej 56 kg przygotują się Konrad Drogowski, Dąbrowski Klub Bokserski oraz Marek Jędrzejewski, PKP Poznań. Pragnę serdecznie przywitać pana Bogdana Kościuszczuka, wiceprezesa Polskiego Związku Bokserskiego. Pan Kościuszczuk na co dzień mieszka w Białymstoku. Witamy serdecznie pana Bogusława Słowickiego, przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Bokserskiego. Rynkowne starcie trzecie. Zakończył się pierwszy pojedynek półfinałowy w kategorii wagowej do 52 kg pomiędzy Kamilem Kukalewiczem, Hetman Białystok oraz Danielem Szabowlickim, Legia Warszawa. Za chwilę zostanie ogłoszony werdykt. Yeah.
turnieju, pana Jeronima Kozakiewicza oraz pana Krzysztofa Sępolskiego. Witam serdecznie zawodników, byłych zawodników, którzy kiedyś reprezentowali Elbląg, pana Janusza Dymiszkiewicza. Prosimy o pokazanie się pana Marka Miklarskiego, mistrza Polski 72 roku. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Daniel Żabowicki, Legia Warszawa. A już za chwilę kolejne kategorie wagowej do 56 kg. Zobaczymy Konrada Rogowskiego, Dąbrowski Klub Bokserski oraz Marka Jędrzejewskiego, PKP Poznań. Podaje obsadę.